Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym uroczystą przysięgę wojskową na sztandar 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło 52 ochotników, którzy zasilili szeregi 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Czterech z nich zostało wyróżnionych złożeniem przysięgi na sztandar: szeregowy Dawid Matwiejów, szeregowy Izabela Matwiejów, szeregowy Jędrzej Suchowiecki, szeregowy Krzysztof Słupek. Kolejnych sześciu żołnierzy za uzyskanie wysokich wyników w szkoleniu oraz duże zaangażowanie w realizacji zadań dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej wyróżnił listem gratulacyjnym, a byli to następujący żołnierze: szeregowy Sebastian Arkociński, szeregowy Jakub Tabaszewski, szeregowy Julia Rutkiewicz, szeregowy Mariusz Besz, szeregowy Paula Niewczas, szeregowy Szymon Przybysz. Szanowni Państwo, wśród żołnierzy naszej brygady są przedstawiciele różnych zawodów i instytucji. Osoby mające różne pasje, nastawiani na działanie i rozwój osobisty. Wstąpili w szeregi wojska, zostali żołnierzami 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, aby szkolić się i być w gotowości do działania w razie wystąpienia zagrożeń militarnych i niemilitarnych. Ich postawa moralna, poczucie patriotyzmu, odpowiedzialność za losy narodu i państwa polskiego powinny być inspiracją dla nas wszystkich.